Powiem wam słowo. Jedno. To takie obrzezane słowo. Zupełnie żydowskie. Shalom. A później powiem coś o tym słowie. Chciałbym dotknąć tematu, który myślę, że jest nam bardzo mocno potrzebny. Żyjemy w świecie, w jakim żyjemy, pełnym konfliktów, pełnym stresów, pełnym niepokoju. I myślę, że wielu z nas może brakować pokoju. Czy ktoś jest zestresowany? Nie musisz podnosić ręki. Zrobię to za ciebie. Czy ktoś jest uwikłany w zupełnie niepotrzebne walki? Czy ktoś jest targany emocjami, których nie chciałby przeżywać? Czy ktoś jest zakładnikiem cudzej, złej woli? Ja myślę, że niestety smutna prawda w naszym życiu jest taka, że bardzo często doświadczamy rzeczy, które nam w ogóle się nie podobają. Co więcej, czasami nawet do tego trochę trudniej jest się przyznać, nawet jesteśmy sprawcami takich rzeczy w stosunku do innych. Ludzie, którzy niezbyt często myślą, często wydaje im się, że żyją w świecie, w którym ciągle są krzywdzeni. Ludzie, którzy myślą trochę więcej, odkrywają, że żyją w świecie, w którym są krzywdzeni i sami nieraz niechcący, a czasami całkiem chcący, krzywdzą innych. Czy zgodzicie się ze mną? Wiecie, kiedy wierzący człowiek przygląda się temu, jak wygląda życie, to odkrywa, że naprawdę tutaj na ziemi to nie jest nasz dom. Że to, gdzie chcielibyśmy być, to chcielibyśmy być w miejscu, w którym nie istnieją konflikty, w którym nie istnieje żaden niepokój, w którym nie istnieje żaden ból, w którym wszelka łza zostanie już otarta, tak jak mówi o tym Księga Objawienia. I możemy tęsknić za tą rzeczywistością, do której jesteśmy powołani. Ale ja tak przypuszczam, nie żebym wam życzył tego, ale przypuszczam, że mimo wszystko jednak będziecie żyć aż do śmierci. I myślę, że ten czas możemy spędzić lepiej lub gorzej. Ja wiem, jak to jest, kiedy w środku dzieją się wszystkie rzeczy, które nie powinny się dziać. Jako bardzo świeżo nawrócony człowiek, wierzący dosłownie pierwsze miesiące swego życia, doświadczyłem poplątania swoich planów. Wiecie, kiedy człowiek jest młody, to wszystko, cokolwiek ci się skomplikuje i poplącze, to jest już koniec świata, prawda? Czy wy mieliście inaczej? No. Pamiętam, że w takiej kryzysowej sytuacji zacząłem się modlić. I kiedy zacząłem się modlić, ogarnął mnie ponadnaturalny pokój. Tak głęboki, że nie potrafiłem otrząsnąć się z tego pokoju, bo ja wolałem się martwić i dążyć do tego, żeby sprawa została załatwiona po mojej myśli, a nie żeby pokój przyszedł jakiś. I wręcz powiedziałem to Bogu: Boże, Ty mnie źle zrozumiałeś. Ja się nie modliłem, żebyś dał mi pokój, tylko żebyś rozwiązał tą sprawę. Naprawdę taki byłem. Bóg dał mi i pokój, i rozwiązał tą sprawę. Ale chciałbym, abyśmy zastanowili się nad tematem pokoju w naszym życiu i czy ponosimy jakąś odpowiedzialność za to, by żyć w pokoju. Jezus, wysyłając uczniów, powiedział, że do któregokolwiek domu wejdziecie, tam powiedzcie im pokój wam, szalom. Więc oni wypowiadali te słowa, ale Jezus powiedział im coś takiego, że jeśli to będzie dom godny, to wasz pokój spocznie na nich, a jeśli nie, to powróci do was. Zastanawiam się, jak to wyglądało i jak to rozpoznawali. Ale nie sądzę, aby Jezus wypowiadał jakieś bezpodstawne instrukcje w stosunku do uczniów. Musiało to w jakiś sposób się dziać. Więc wyobrażam sobie uczniów, którzy przychodzili do domu i mówili: pokój. Boży pokój spoczywał na tym domu. I wyobrażam sobie uczniów, którzy mówili: pokój, mówili szalom. I widzieli, że szalom wcale się nie przykleja do tego domu i nie przykleja się do tej rodziny, i szli pobić to w jakimś innym domu.
jak to się działo, nie jestem w stanie tego sobie do końca wyobrazić. Ale kiedy zastanawiam się nad tematem pokoju, nad tematem tego żydowskiego szalom, to mogę zauważyć, że zarówno Stary, jak i Nowy Testament ma nam dużo do powiedzenia na ten temat. Są tematy, które przewijają się przez Stary i Nowy Testament w podobny sposób. Ważną rzeczą jest to, abyśmy rozumieli, jak bardzo trzeba kochać Boga w perspektywie żydowskiej i też w perspektywie chrześcijańskiej. W obu testamentach, w obu przymierzach jest to ważne. Ważną rzeczą jest to, by ufać Bogu i być Mu posłusznym. W obu przymierzach jest ważne, by wierzyć. I w obu przymierzach jest ważne, by zrozumieć, że zostaliśmy powołani do tego, by być ludźmi pokoju. I myślę, że nie kto inny, jak właśnie przedstawiciele zachodniej cywilizacji, jak ludzie wierzący w tym zabieganym świecie od czasu do czasu powinni sobie o tym przypomnieć. Ja nie jestem osobą judaizującą w taki sposób, że zaraz biorę się za przestrzeganie sabatów i wyganiam prosiaka z talerza. Więc niekoniecznie w ten sposób podchodzę do rzeczy, które gdzieś dotykają mnie z całej judaiki, którą powinniśmy dobrze poznać i zrozumieć. Ale nie jestem w stanie też zignorować pewnych rzeczy, które w Biblii zostały jasno i wyraźnie nam przekazane. I myślę, że one są warte przemyślenia, bez względu na to, jak bardzo czujemy się wolni od Starego Przymierza, bo jesteśmy wolni. W Chrystusie umarliśmy dla prawa i żyjemy już ponad prawem mojżeszowym, nie będąc objęci zobowiązaniami dotyczącymi Jego. Aczkolwiek są pewne rzeczy, które, tak jak wspomniałem, i w Starym, i w Nowym Przymierzu występują. Pierwsza rzecz, którą Bóg robi, kiedy stwarza Adama, to zabiera go gdzie? Do odpocznienia. 6 dni Bóg tworzył świat, 6 dnia stworzył Adama i 7 postanowił razem z nim odpocząć. Któryś z nich się napracował, a któryś nie. Wiecie, który? Życie Adama zaczęło się w trochę inny sposób niż normalnie, bo zwykle ludzie pracują, później mają urlop. A tu zaczęło się kompletnie na odwrót. Kiedy Bóg stworzył Adama, to postanowił, że pierwsza rzecz, którą Adam powinien zrobić, to odpocząć razem z nim, wejść w pokój, wejść w odpocznienie. Odpocznienie widać było potrzebne Adamowi, bo gdybyście byli istotą stworzoną nagle kompletną, całkowitą, z zdolnością do logicznego myślenia, wyciągania wniosków, posiadającą wgrany już język do swego wnętrza, i gdybyście nagle ocknęli się jako dorosły człowiek, powstali z niebytu i zobaczyli cały ten świat dookoła, to naprawdę moglibyśmy być bardzo zaciekawieni, poruszeni wszystkim, co się dzieje. I w takiej sytuacji był Adam. I Bóg zabrał Adama do odpocznienia. Kiedy patrzymy na Stary Testament, to możemy zauważyć, że kiedy Bóg daje przykazania Izraelowi, to jednym z tych przykazań jest przykazanie sabatu. I chciałbym powiedzieć coś o sabacie, tak aby to popracowało w jakiś sposób w nas, dlatego że my jako chrześcijanie z zachodniej cywilizacji często mamy wyobrażenie na temat sabatu związane z dziwnymi zwyczajami, które robią na nas wrażenie. I ludzie sobie opowiadają, mieszkałem koło Żyda, a ten Żyd to w ogóle musiał jakiegoś goja dorwać, żeby mu światło włączył w sabat i żeby mu piekarnik włączył i wyłączył i w ogóle. I oni nawet nie mogą nic podnieść, jak im spadnie na podłogę. I ludzie opowiadają sobie takie zewnętrzne rzeczy jako ciekawostki. I zwykle raczej się nie zdarza, aby nawet wierzący ludzie zastanawiali się nad sensem i głębią sabatu. Nie chodzi mi tutaj o potrzebie przestrzegania przykazań. Żydzi musieli przestrzegać przykazań tak, jak zostały im spisane. I to było bezwzględne prawo. Ale jeśli byśmy głębiej przyjrzeli się, na czym polegał żydowski sabat, to on nie polegał na tym, że nie wolno ci nic robić.
to tylko dodatek do sabatu. Istotą sabatu było to, że taki Żyd miał przestać się martwić. Wyobraź sobie, że masz taki dzień jeden w tygodniu, kiedy nie wolno ci się martwić. Drogie Panie, pomyślcie sobie. Jeden dzień w tygodniu, ani jednego zmartwienia w twojej głowie. Nie możesz skupiać się na sobie. Nie możesz przeżywać swoich kompleksów. Nie możesz się z nikim porównywać. Nie możesz być na nikogo zły. Nie możesz nikomu zazdrościć. Pomyśl sobie, jeden dzień w tygodniu, w którym wyłączasz wszystkie tego typu rodzaju myśli. Nie możesz załatwiać interesów, ani ich planować. Nie możesz myśleć o rzeczach dotyczących tego świata. Nie możesz czynić jakichś dalekosiężnych planów, tylko ten dzień sabatu był dniem, który wyciągałeś z rzeczywistości po to, by przestać uczestniczyć w życiu, które toczyło się swoim trybem. Zero myślenia o interesach, zero myślenia o pracy, zero zmartwień, zero gniewu na kogokolwiek, zero przeżywania wściekłości na ludzi, którzy się tobie narazili. Dlatego, że musisz wejść w stan pokoju, by uczcić swojego Boga tego dnia. Nie możesz się zajmować żadnymi swoimi ludzkimi sprawami. Ale kiedy wejdziesz w stan pokoju, kiedy wejdziesz w stan szalom, możesz wtedy skupić się na swoim Bogu, aby okazać Mu miłość, aby Go uczcić, aby Go wywyższyć. Czy zaczynacie widzieć sabat już nieco inaczej niż normalnie? To nie był dzień, w którym nie wolno ci światła włączyć. To nie był dzień, w którym nie wolno ci igły podnieść z podłogi, kiedy ci spadnie. My często do tego to sprowadzamy. Podczas gdy świętość sabatu polegała na tym, że taki Żyd musiał wyłączyć się całkowicie ze świata, w którym żył. Ze wszystkich zmartwień, konfliktów, problemów, ze wszystkich bólów, planów, ze wszystkiego. Wszystko to musiało przestać istnieć, dlatego że celem było wejście w stan pokoju. I w tym pokoju, wolnym od tego świata, trzeba było przyjść do Boga, aby Go uczcić, aby skupić się na Nim. Ciekawe. Kiedyś czytałem pewną książkę ze swojej branży. Zajmuję się też, tak się składa, że również szkołą, zajmuję się profilaktyką uzależnień. I czytałem książkę, w której jeden z terapeutów z bardzo dużym zdziwieniem, to było przed wielu laty, ale napisał coś takiego. To jest dziwne i zaskakujące, ale jeśli weźmiemy identyczną ilość alkoholu i rozłożymy ją na identyczną ilość czasu i damy to dla jakiegoś przeciętnego Amerykanina czy Europejczyka i przeciętnego Żyda, to może się okazać, że taki Żyd wypije w tym czasie taką ilość alkoholu i nie uzależni się i nie narobi sobie problemów. Rodzina mu się nie rozpadnie, pracy nie straci, nie stanie się osobą uzależnioną, a i taka sama ilość alkoholu może uzależnić Europejczyka czy Amerykanina, jeśli w takim samym czasie ją wypije. Jak gdyby Żydzi byli odporni na uzależnienia. To oczywiście byłoby wielkie uogólnienie, gdybym stwierdził to autorytatywnie, ale ów terapeuta to zauważył. I zastanawiał się nad tym, z czego to wynika. Ja myślę, że są dwie przyczyny. Jedną z tych przyczyn jest to, że Żydzi od zawsze zjadali ogromne ilości winogron, więc ich układ trawienny przystosował się do szybkiej utylizacji alkoholu. To jest jedna rzecz. W związku z tym nie niszczy to tak szybko mózgu, a co za tym idzie psychiki, jak u innych nacji. Indianie na przykład nie mają takiej zdolności, więc kiedy wypijają alkohol, ten alkohol krąży w organizmie bardzo długą ilość czasu. Nie byli przystosowani do trawienia alkoholu, stąd też wszędzie, gdziekolwiek pojawił się alkohol, tam kultury indiańskie od razu upadały. Ale jest też druga przyczyna, to to, że Żydzi byli ludźmi, którzy nauczyli się resetować. Nauczyli się wyłączać swój umysł i wchodzić w stan pokoju. Wyobraź sobie taki naród, który spędza 1/7 swego czasu, nie mając w głowie żadnych konfliktów, żadnych urazów, żadnych niepokojów,
żadnych bóli, żadnych kompleksów, żadnych pretensji, ale pielęgnują stan pokoju i skupiają się na swoim Bogu. Ciekawe, prawda? 1/7 czasu. Jeśli ktoś nauczy się resetować, jeśli ktoś nauczy się wchodzić w stan pokoju, to taka osoba dokonuje pewnego cięcia, jeśli chodzi o jej problemy. To, co w długotrwałych problemach jest najtrudniejsze, to nie poziom takiego problemu, co jego trwałość. Czy kojarzycie chińską torturę? Łapiesz człowieka, jeśli nigdy tego nie robiliście, to nie róbcie. Ale łapiesz człowieka, przywiązujesz go w taki sposób, by był kompletnie unieruchomiony, przywiązujesz jego głowę tak, aby nie mógł ją ruszać, wycinasz łysy placek, no chyba, że jest tam już wcześniej, i u góry wieszasz naczynie i spada kropla wody na ten łysy kawałek głowy. I ta jedna kropla wydaje się być niczym. Po 5 minutach też wydaje się być niczym. Ale po 5 godzinach ten człowiek czuje się tak, jakby dostawał młotem w głowę. I świadomość tego, że za chwilę oberwie po raz kolejny, jest tak bolesna i tak trudna, że ta chińska tortura okazuje się często bardziej skuteczna niż wyrywanie paznokci dla miotającego się w objęciach swoich katów człowieka. To długotrwałość problemu sprawia, że on jest nie do zniesienia. Czasami ludzie są kompletnie znokautowani tym, że coś w ich wnętrzu trawi ich nieustannie. Może dotknąć ciebie wstyd z jakiegoś powodu. Twój wstyd, choć może być z pozornego, małego powodu, może cię trawić, rosnąć jak śnieżna kula, stać się tak wielki, że po kilku miesiącach twój wstyd nie będzie dawał ci żyć. Możesz mieć pretensje i żal do samego siebie za to, że zrobiłaś coś złego. Możesz odczuwać strach albo niechęć do kogoś. To coś może cię torturować i może narastać, stawać się coraz większe, coraz bardziej bolesne. Ale wyobraźmy sobie kogoś, kto przeżywa tego typu problemy w kulturze żydowskiej. Wkurzył się na kogoś w poniedziałek, ale w piątek wieczorem już musi przestać o tym myśleć. I nie musi się do tego jakoś bardzo mocno zmuszać, dlatego że jeśli przez całe życie tacy ludzie obchodzili sabat, to nauczyli się tego, że jest dzień, w którym trzeba to wyłączyć. Że jest dzień, który się przeżyje bez tego problemu. I wystarczy przerwać ten problem, żeby później po sabacie już nie tak łatwo było do niego wrócić. Rozumiecie, jak wielką moc terapeutyczną może to mieć? Ogromną. Myślę, że bylibyśmy społeczeństwem o wiele mniej cierpiącym, gdybyśmy umieli robić coś takiego w sobie. Ale ja chciałbym powiedzieć coś więcej, coś dalej. Jezus mówi do Żydów przy ostatniej wieczerze w Ewangelii Jana, mówi do nich coś takiego: pokój wam mój daję, nie tak jak świat, ja wam daję. Mówi to do Żydów, którzy wiedzieli, czym jest sabat. Do Żydów, którzy 1/7 swojego życia przeżyli w pokoju, wolni od problemów. Do ludzi, którzy umieli przestrzegać sabatu. I Jezus mówi: ja wam daję pokój. Daję wam coś, czego nie znaliście do tej pory. Coś, co jest czymś o wiele więcej niż wszystko to, co mogliście poznać w sabacie. Jezus mówi: daję wam swój pokój. Myślę, że jako chrześcijanie powinniśmy sobie uświadomić taką rzecz, że zostaliśmy powołani do tego, by być ludźmi pokoju. Co to znaczy? To znaczy, że albo masz tak wielkiego Boga, że się nie musisz martwić i bać, albo jeszcze tego nie zrozumiałeś. Nie wiem, jakie jest w waszym życiu, ale ja przed nawróceniem szedłem do piekła. Ktoś z was przed nawróceniem też szedł do piekła? Czy piekło miało być na zawsze? Nie wiem, jak to było w waszym życiu, ale ja odkryłem pewną rzecz. Odkryłem, że mam coś,
mam dostęp do tego czegoś, jest to realne w moim życiu, nie muszę sobie tego wymyślać ani wmawiać tego, ale jestem obiektem troski wszechmogącego Boga. On zadbał o to, aby wszystkie moje grzechy zostały całkowicie odpuszczone. Jezus zamienił się ze mną szatami. Wziął mój płaszcz hańby, założył na siebie i poszedł nim na krzyż. A mi oddał płaszcz swojej sprawiedliwości. Jeśli ktoś chce zarzucać mi cokolwiek, to tak jakby występował przeciwko Chrystusowi, który oddał życie za mnie, bym był całkowicie niewinny. To jest prawda. I żyję w tej prawdzie. Jestem kochany przez wszechmogącego Boga. Niech ktoś mnie przebije. Jest coś więcej? Czy to są wystarczające powody do tego, by żyć w pokoju? Jeżeli tylko skupimy się na tym, co jest najważniejszą prawdą dotyczącą naszego życia, odkąd staliśmy się nowonarodzonymi chrześcijanami, to okazuje się, że każdy, choćby największy powód do zmartwienia, do strachu, do kompleksów, do poczucia tego, że jesteśmy zranieni, każdy z tych powodów staje się tak mikroskopijny, że wręcz powinien być niezauważalny przez nas. Jeśli tylko patrzymy na to, co jest naprawdę ważne i istotne. Pokój, który Chrystus nam daje, jest czymś, czego możemy mieć więcej lub mniej. Gdyby było inaczej, bezsensowne byłyby pozdrowienia do świętych, w których zawiera się słowa łaska i pokój, niech się wam pomnożą. Możesz mieć więcej pokoju w swoim życiu, możesz mieć mniej pokoju w swoim życiu. Ale prawdą jest to, że to ty wybierasz, czy jesteś człowiekiem pokoju, czy jesteś człowiekiem nieustającej walki. Świat, w którym żyjemy, on zapewni nam powody do tego, abyśmy nieustannie toczyli walkę. Abyśmy nieustannie konkurowali, rywalizowali, abyśmy nieustannie starali się być lepsi od innych, abyśmy szukali czegoś, co pozwoli nam stanąć na piedestale kurnikowego zwycięstwa i zapierać jak dumny kogut, że to ja mam dzisiaj rację. Albo możemy uznać, że te wszystkie walki są pozbawione sensu. Drogie Panie, czy jest tu jakaś córka wszechmogącego Boga? Okej. Możesz zdobyć coś więcej? Jeśli nie możesz zdobyć czegoś więcej, to myślę, że te mniejsze rzeczy powinniśmy zdobywać mniej przejmując się tym. Nie stanie się tak, że rzeczywistość wokół nas nagle zacznie pachnieć fiołkami i ludzie przestaną stwarzać nam problemy, dlatego że postanowimy być ludźmi pokoju, żyjącymi poza konfliktem, poza ciągłą walką, poza ciągłym zmartwieniem. Nie stanie się tak, że świat się uspokoi, dlatego że ty postanowisz się uspokoić. Ale apostoł Paweł w liście do Filipian mówi, że kiedy myśleć będziemy o tym, co jest słuszne, co prawdziwe, co jest cnotą, co jest tym wszystkim, co Bóg chciałby, abyśmy pielęgnowali w swoich głowach, to wtedy pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzezł będzie serc naszych i myśli naszych. Jest to pokój, o którym powiedział Jezus. Możesz żyć w pokoju. Do tego jesteś powołany. I kiedy ludzie przeżywają różne kryzysowe momenty, kiedy przeżywają głębokie wątpliwości, to jakże często zdarza się, że trafiamy na te słowa w Starym Testamencie, gdzie Bóg mówi: ja wiem, jakie myśli mam o was. Myśli o pokoju. Naprawdę Bóg ma myśli o pokoju. Czasami myślimy, że nasze chrześcijaństwo wymaga od nas tego, byśmy byli ludźmi walki.
zaczynamy się starać, zaczynamy się naprawiać, zaczynamy robić wszystko, co tylko można, aby osiągnąć duchowe cele. I często dzieje się tak, że jedyne, co człowiek otrzymuje na samym końcu, to głębokie rozczarowanie i poczucie pustki. Może jeden z ludzi, o których powiem, nie jest wam znany, a drugi być może nie cieszy się dobrą sławą, pomijając to, co o nich myślimy, miało miejsce kiedyś takie wydarzenie. Pewien młody kaznodzieja, zwany Benehim, podszedł do pewnego starszego kaznodziei, którego znamy jako Mr. Pentecostal, David Duplessis. I zaczął zadawać mu pytania. Co musi zrobić, żeby móc mieć taką służbę i mieć wpływ na świat? Ten starszy człowiek spojrzał na niego i powiedział: na początek przestań się starać. Bardzo często nie wychodzą nam rzeczy, dlatego że się za mocno staramy. Bardzo często napięcie, jakie wytwarzamy w swoim wnętrzu, dążąc do jakichś przemian, jest tak duże, że w efekcie tego, nawet jeśli udaje się nam osiągnąć to, cośmy chcieli, to nie otrzymujemy adekwatnej emocjonalnej nagrody wynikającej z tego. Wchodzimy na ten szczyt i myślimy sobie rozczarowani, i to jest to? Czy było w ogóle warto walczyć? Czy było warto zabiegać? Myślę, że gdybyśmy zaczęli uczyć się takiego biblijnego sposobu postrzegania rzeczywistości, to poziom frustracji, poziom niepokoju, poziom bólu emocjonalnego w życiu wierzących ludzi by został bardzo zdecydowanie zredukowany. Myślę, że to, czego musimy się nauczyć, to, czego potrzebujemy się nauczyć, to by dać sobie prawo do pokoju w każdej sprawie. Pamiętam pewną sytuację. Byłem bardzo zmęczony. Poprowadziliśmy jakieś spotkania w szkole razem z jednym z moich współpracowników. Jemu się śpieszyło, żeby dotrzeć na dworzec. Ja miałem samochód. Więc on powiedział: no widzę, jak jesteś zmęczony, to słuchaj, ja poprowadzę, to będzie szybciej. Usiadł za kierownicą, odpalił, spowodował wypadek. Samochód totalnie rozwalony. Dziękować Bogu, że kierowca drugiego przeżył. Niepokój tego człowieka był tak wielki, że ja w tej sytuacji zastanawiałem się, jak mogę go uspokoić. I wiecie, pamiętam pierwszą moją myśl, jaka pojawiła się w moim wnętrzu w momencie, kiedy zostaliśmy wyrzuceni z drogi, samochód leciał, nie wiadomo, co się wydarzy, ale pamiętam pierwszą swoją myśl. Pierwsza moja myśl była taka: jestem kochany przez Boga i to jest większe od największego wypadku. Wyszliśmy z tego bez szwanku, o samochodzie nie dało się tego powiedzieć, ale jakiś czas później okazało się, że pomimo tego, że ów mój kolega był sprawcą wypadku, to jednak dało się wszystko ogarnąć w miarę sensownie i nie robiłem mu nigdy z tego powodu żadnych wyrzutów. Pewnie lata wcześniej bym porządnie się wściekł na gościa, który skasował mi furę. Ale dzisiaj jestem przyzwyczajony do tego, że lepiej jest być człowiekiem pokoju. Lepiej jest się nie przejmować rzeczami, których nie da się zmienić, niż poza tym, że masz problem, to masz jeszcze zmartwienie. Nie wiem, czy kojarzycie takie japońskie powiedzenie, teraz do tego żydowskiego humusu dorzucimy sushi i będzie kuchnia międzynarodowa. Więc Japończycy mają takie powiedzenie, że jeśli martwisz się o coś, czego nie możesz zmienić, to robisz coś głupiego. Skoro nie możesz tego zmienić, to dlaczego miałbyś marnować czas na martwienie się tym? Ale jeśli martwisz się o coś, co możesz zmienić,
to marnujesz czas. W jednym i w drugim przypadku zmartwienie jest kompletnie nieuzasadnione, prawda? Jeśli zastanowimy się nad wszelkimi sytuacjami, w których spędzaliśmy całe godziny na martwieniu się, to okazuje się, że te godziny były kompletnie zmarnowane. Ale dlaczego tak się dzieje, że jesteśmy zasypywani presją, zasypywani stresem, zasypywani różnego rodzaju naciskami, które nie pozwalają nam na to, abyśmy wewnętrznie się uspokoili? Proszę, spójrzmy na to tak bardzo osobiście. Nie chodzi mi o to, żebyśmy rozważali teraz problemy globalne czy społeczne, ale nasze osobiste. Dlaczego tak się dzieje, że ciągle jesteśmy czymś naciskami? Myślę, że jako wierzący ludzie stajemy się osobami straszliwie niebezpiecznymi dla Królestwa Ciemności w momencie, kiedy mamy czas pokoju, w momencie, kiedy możemy odpocząć, zrelaksować się, będąc wolnymi od jakichkolwiek presji, konfliktów, od wszystkiego niewłaściwego, możemy stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Boże, kto jestem? Może czegoś chcesz ode mnie? Ludzie, którzy są pełni pokoju, potrafią usłyszeć Boga. Ludzie, którzy są pełni pokoju, potrafią stać się Jego najbardziej gorliwymi narzędziami. Ludzie, którzy są pełni pokoju, odkrywają, w jaki sposób ich życie może zamienić się w niekończącą się przygodę, pełną Bożych inspiracji, pełną Bożych cudów, pełną Bożego głosu, w którym Ty słyszysz, czego Bóg od Ciebie oczekuje, wykonujesz to i dzieją się rzeczy fantastyczne. Bardzo ciekawa historia ta, którą Kola opowiedział. Opowiadał to na koniec obozu i myślę, że było w tym coś bardzo ważnego. Bóg czeka na moment, w którym dasz Mu się usłyszeć. Jak myślicie, czy Bóg mówi do nas? A jaka jest główna przyczyna tego, że Go nie słyszymy? Jesteśmy zbyt zajęci tym wszystkim, co słyszymy. Czasami nawet wpadamy na Boży głos i to wygląda tak, jakbyśmy przerzucali kanały w telewizji. Zatrzymujemy się na tym 5 minut albo 5 sekund i lecimy dalej. Surfujemy po naszym wewnętrznym świecie i czasami nawet natrafiamy na Boży głos, który ignorujemy, bo jest tyle innych rzeczy, które mają do nas przemówić. Pewnego razu prorok Elizeusz rzucił wyzwanie i powiedział do Izraela, powiedział do tego narodu: jak długo zamierzacie kuleć na obie nogi? Albo Jahwe jest Bogiem, albo Baal. Wybierzcie jednego, a nie próbujcie czcić obu. Rzucił wyzwanie. Niedługo później, w wyniku tego wyzwania, znalazł się na górze Karmel. Tam zostały wzniesione dwa ołtarze. I Eliasz powiedział: ten Bóg, który przyjmie ofiarę, którą złożymy, niech będzie naszym prawdziwym Bogiem. Eliasz był jednym i miał po swojej stronie Boga, więc był w większości. Z kolei z drugiej strony było 400 proroków Baala, król, królowa, naród. I oni myśleli, że oni są w większości. Więc zaczął się czas oczekiwania, aż któraś ofiara zostanie przyjęta. Dwa ołtarze. Przy jednym ołtarzu stał Eliasz, przy drugim ołtarzu tańczyło 400 proroków Baala. I robili to długo, gorliwie, wyczerpująco. Eliasz trochę ich zachęcał nawet, mówił głośniej: panowie, może wasz Bóg śpi albo poszedł za potrzebą. Nie był subtelny. Z pewnością obraził ich uczucia religijne. W Unii by to nie przeszło, co Eliasz zrobił wtedy na górze Karmel. Ale
ich Bóg jednak się nie odezwał. Z prostego powodu. Nie było go. On sam nawet nie widział, że go nie ma. Ale kiedy Eliasz zaczął się modlić, stąpił ogień z nieba i strawił tą ofiarę. Serce ludu odwróciło się od proroków Baala. Rzeczy zaczęły się zmieniać. Ale to coś ilustruje. Dla mnie to ilustruje wnętrze człowieka, który ma problem z tym, aby odkryć, za czym powinien podążać. Możesz mieć 400 różnych głosów, które do ciebie przemawiają. Możesz mieć 400 proroków Baala wokół ciebie, z których każdy chciałby, abyś poświęcił mu swój czas. Możesz mieć telewizję, możesz mieć swoje książki, możesz mieć swoje hobby, swoich znajomych. Możesz mieć masę różnych rzeczy. Możesz mieć swoje interesy, możesz mieć swoje urazy, możesz mieć swoje bóle. Możesz mieć tego tak dużo i każda z tych rzeczy będzie domagała się twojej uwagi. Ale to, co Bóg pokazuje w swojej księdze poprzez ową historię, to to, że przełom i jego działanie przychodzi wtedy, kiedy zaczynasz słuchać właściwego głosu. I możesz go zacząć słuchać dopiero wtedy, kiedy postanowisz wyłączyć wszystkie inne. Dlatego też bycie człowiekiem pokoju, bycie człowiekiem, który uczy się żyć w szalonie, w tym świętym stanie, w którym zaczynasz mówić, nie ma na świecie tak dużego problemu, który byłby większy od potrzeby tego, bym słuchał Boga. Nie ma w tym świecie takiego powodu do radości, który byłby większy od tego, że powinienem słuchać swego Boga. Poniosło mnie, opowiem kawał. Wiecie, flegmatykom to się nie tak często zdarza, więc docencie i spróbujcie się śmiać na koniec. Na koniec. Dobra. Sytuacja tego typu. Przy ścianie płaczą, modlą się, kiwając różni ludzie i pewien człowiek też tam przyszedł i woła głośno, Boże, ja potrzebuję 100 tysięcy dolarów i krzyczy i tak dalej. Podchodzi do niego jeden z modlących się tam, wyciąga czek, daje mu ten czek na 100 tysięcy dolarów, mówi, człowieku, idź stąd. Nie o takie sumy mi się tu modliłem. Więc co chcę przez to powiedzieć? Czasami oddajemy swoje całe wnętrze rzeczom, które są mniejsze od Boga. Oddajesz wszystkie swoje uczucia, całe swoje emocje, całą swoją uwagę, żyjesz tym. Rzeczy mijają. Chwilę później pojawia się kolejny problem i kolejny. Przychodzi moment, w którym stajemy przed Bogiem. Dostajesz szczęśliwie zawału serca i w szpitalu nie pomogli. Stajesz przed Bogiem, patrzysz na tych innych, którzy wchodzą i widzisz na tych ludzi, którzy często mieli dużo gorsze możliwości niż ty. Byli biedni, nie mieli pieniędzy, nigdy w życiu nie było ich stać nawet na 1/4 tego, co ty miałeś na starcie. W ogóle patrzysz na tych ludzi i widzisz ich otoczonych Bożą chwałą, widzisz ich jako tych, którzy wchodzą jako wielcy zwycięzcy, którzy spełnili Bożą wolę, którzy słyszą, jak Bóg do nich mówi, dobrze, sługo dobry, uczyniłeś. Naprawdę doceniam to. I patrzysz na siebie i myślisz sobie, na pewno Bóg to doceni, że ja byłem w tak trudnych warunkach, że w ogóle nie mogłem skupić się na służeniu Jemu. Mi było tak ciężko w życiu, ja miałem tyle zmartwień i tyle problemów, że na pewno Bóg weźmie to jako usprawiedliwienie, dlaczego nie osiągnąłem nawet setnej części tego, co ci biedacy dookoła. Tylko, że to nie będzie prawda. Nikt nie
nie zrozumie cudzych problemów. To jest prawda. Ale chciałbym też powiedzieć, że nigdy nasze problemy nie będą wystarczająco duże, byśmy uznali, że mamy prawo potraktować je, jakby były większe od naszego Boga. Doświadczyłem bardzo paskudnych, obrzydliwych zdrad. Doświadczyłem złości, wrogości i rzeczy naprawdę złych, o których nie chcę opowiadać, ze strony ludzi, którzy powinni być mi szczerze wdzięczni. Doświadczyłem wielu kompletnie odwrotnych rzeczy od tego, czego mógłbym się spodziewać. Miałbym dobre powody do rozgoryczenia. Ludzie z mniejszych powodów popadają w depresję, już z niej nie stają. I pewnie ze mną byłoby też tak, gdyby nie jeden fakt. Nic nie jest mi w stanie przysłonić Jego. Najbardziej doniosłą prawdą w moim życiu jest to, że Bóg mnie kocha. Więc co może mi zrobić to, że ktoś mnie nie docenił, że ktoś mnie zdradził, że ktoś mnie zranił, że ktoś mnie oszukał, że ktoś mnie zabił? Co może mi to zrobić? Czy to powinno zabić trwale mój pokój? Nie. Wojna, którą toczymy w tym świecie, jest czymś, co ma zabrać naszą uwagę od tego, czym powinniśmy naprawdę się zajmować. Jako nastolatek słuchałem pewnej kapeli. Nie polecam, ale jak ktoś chce spędzić noc przy YouTubie, to nazywała się Deserter. Na jednej ze swoich pierwszych płyt nagrali kawałek, w którym w tekście są takie słowa: wszyscy walczą o pokój, także aż się leje krew. Oni mają niezwykłą łatwość w ujmowaniu sedna sprawy w zwięzłych słowach. I myślę, że w tym jest problem. Toczymy tak wiele niepotrzebnych wewnętrznych wojen, że całkowicie tracimy ten czas, który powinniśmy przeżyć z Bogiem, aby słyszeć Go, aby cieszyć się tym, co mamy od Niego, aby uczyć się, jak żeglować razem z Nim, jak łapać Jego wiatr, jak wypełniać Jego wolę, jak otrzymywać Jego nagrody. Dlaczego Wam o tym mówię? Bo Wam życzę tego żydowskiego wynalazku. Niech Was szalą ogarnie. Nauczmy się żyć w pokoju. Wyłącz stres. Niech Twój mąż przestanie się bać, że znowu będziesz miała fofa. Wyłączmy napięcie. Przestańmy je generować. Włączmy pokój. Kiedy włączymy pokój, kiedy pokój uczynimy swoim programem na życie, też będziemy mogli zacząć słuchać Boga i doświadczać Jego przemiany. On będzie nas przemieniał w momencie, kiedy w pokoju i ufności będziemy do Niego przychodzili. Jeśli chcesz wiedzieć, co Bóg myśli o Tobie, to to jest proste. Bóg pragnie, aby wydarzyło Ci się wszystko, co najlepsze. On chce, żeby na koniec w ogóle niebo Cię pochłonęło. Naprawdę ma same najlepsze myśli na Twój temat. Nawet jeśli Ty masz najgorsze myśli na swój temat. On ma inne. Ale dopóki się nie uspokoimy, nie pogodzimy się z prawdą taką, jaka jest w Słowie Bożym. Czy jest tu ktoś, kto nie jest kochany przez Boga? A czy warto myśleć o czymś z większym zaangażowaniem niż o tym? Spędź czas na myśleniu o tym, jak bardzo jesteś kochany, chciany, lubiany przez Boga. A trudniej ci się będzie myślało o tym,
jak bardzo jesteś zraniony, zdradzony, skrzywdzony. Trudno ci będzie wieszać, odzierać ze skóry i posypywać solą tych wszystkich wyobraźni, tych wszystkich, którzy ci się narazili. Trudno ci będzie oczekiwać, aż przyjdzie na nich sprawiedliwość, sąd Boży. Daj im prawo do łaski. Daj im prawo do przebaczenia. Uwolnij ich od swojego gniewu. Uwolnij ich od swojego nieprzebaczenia. Uwolnij ich od swoich złych myśli. Uwolnij każdą osobę, która zatruwa ci życie. Przestań o niej myśleć. Przestań żyć w oczekiwaniu na to, że w końcu jakiś Boży Anioł otrząśnie się i pójdzie i wleje mu. Wiecie, jestem wierzący od tylu lat, że wiem, że jako wierzący ukrywamy, że mamy takie myśli, bo nie wypada. Ale często mamy bardzo dużo złych myśli. Mamy dużo złych myśli, złych emocji w stosunku do innych. Kiedy zaczniesz myśleć o tym, jak bardzo Bóg Ciebie kocha, kiedy zaczniesz iść w kierunku pokoju, uda Ci się uwalniać innych. Powiem pewne świadectwo. Nie chcę przedłużać, też nie kontroluję czasu, więc nie wiem, czy czasem nie przeginam. Ale niedawno wydarzyło się coś niesamowitego w naszej wspólnocie. Nawróciła się pewna kobieta, która, w której nawrócenie ciężko było nam wierzyć. Ona nie była, delikatnie to ujmując, zadowolona z tego faktu, że jej mąż się nawrócił. I potrafiła mu to okazać. Ale po jakimś czasie sprawiła się ta zasada, że lepszy jest ten, który walczy przeciwko, niż ten, który godzi się ze wszystkim i sam nie potrzebuje robić żadnych kroków. Wiecie, są ludzie, którzy mówią, dobra, twój wybór, rób co chcesz i tak dalej. Na niczym im nie zależy. Ona walczyła przeciwko temu. Ale koniec końców Duch Święty ją dopadł, nawróciła się. W tym roku, w dniu swoich urodzin, miałem okazję ochrzcić swojego syna. I również ta kobieta była razem z nami w wodzie, też została ochrzczona. Nawróciła się bardzo spektakularnie w wyniku działania Ducha Świętego. Ale kilka tygodni później byliśmy na naszej piątkowej modlitwie i w trakcie tej modlitwy Bóg do mnie przemówił. Wiecie, to trochę wyglądało jak słowo wiedzy, ale ja myślę, że bardziej to było słowo mądrości niż słowo wiedzy. Ze słowem wiedzy jestem obeznany. Ale przyszła do mnie manifestacja Ducha Świętego w taki sposób, że Duch powiedział mi bardzo jasno i wyraźnie, żebym wypowiedział te słowa do Kościoła. Więc powiedziałem to, że Bóg w szczególny sposób przyniesie błogosławieństwo teraz przez uwalnianie. Więc jeśli potrzebujesz kogoś uwolnić, jeśli ktoś jest twoim dłużnikiem, jeśli ktoś nie wywiązał się z jakiejś umowy w stosunku do ciebie, jeśli ktoś ciebie zawiódł, jeśli są jakieś rzeczy, z których możesz uwolnić ludzi, to przemyśl to i uwolnij, dlatego że Bóg objawi szczególne błogosławieństwo w tym czasie dla tych, którzy będą uwalniać. I różne osoby w naszej wspólnocie zrobiły różne decyzje. Dużo dobrego z tego wyniknęło. I oba świeżo nawrócona kobieta, tydzień czy dwa dni później, przyjechała na modlitwę i powiedziała: zastanawiałam się nad tym słowem, które wtedy dostaliśmy. Wróciłam do domu, siadłam przed komputerem i uwolniłam kilkuosobową rodzinę w Pakistanie z niewolniczej pracy. Niesamowite. Kiedy jesteśmy w pokoju, Bóg może przynieść nam myśli, które pochodzą prosto od Niego. Wiecie, ja myślę, że dla tej rodziny zmienił się cały świat. Jestem niesamowicie szczęśliwy, że coś takiego się wydarzyło i za jakiś czas będziemy zapraszać do naszych wspólnot Agaty i Maćka Strzyżewskich i będziemy zbierali pieniądze na uwolnienie kolejnych
osób z tego niewolniczego systemu pracy w Pakistanie. I myślę, że jako chrześcijanie powinniśmy wchodzić w stan pokoju, aby później zacząć zajmować się tymi rzeczami, którymi Bóg chciałby, żebyśmy się zajęli. My w Polsce widzimy, jak kościoły dzielą się, kłócą, walczą ze sobą, awanturują się o nie wiadomo co. Jak to ktoś kiedyś powiedział, chrześcijanie to tacy ludzie, którzy jak nikt inni są gotowi spędzić nie wiadomo ile czasu o kłótnie o nie wiadomo co. Coś w tym jest, nie? Ja bym chciał tak nas widzieć. Ale jeśli stajemy się ludźmi pokoju, rozwijają się nasze duchowe żagle. Boży wiatr zaczyna w tych żaglach pojawiać, a Bóg zaczyna nas prowadzić do właściwego miejsca. Chcę być człowiekiem pokoju dla każdego człowieka, z którym się spotkam. Chcę spojrzeć na każdą osobę oczyma Chrystusa, który umarł za tą osobę. Nie chcę szukać powodu do rywalizacji, konkurencji, kłótni, porównywania się, zawiści, zazdrości, bycia lepszym czy czegokolwiek. To jest takie ziemskie, takie obmierzłe. Mój Boże, takie ludzkie. A ja chcę być nieludzkim. Chcę być człowiekiem pokoju. I chciałbym, byśmy my jako Kościół w Polsce zaczęli uczyć się, jak być ludźmi pokoju. Widzę dużo uzdrowień, kiedy modlę się o ludzi, to jest niesamowite. Ludzie są uzdrawiani. Fajne. Super. Cieszę się z tego bardzo. Praktycznie co tydzień widzę jakieś uzdrowienia. Ale wiecie, na mnie dzisiaj nie robi wrażenia tak bardzo uzdrowienie kogoś, nawet jeśli to jest uzdrowienie z raka, czy z jakichś innych wielkich problemów. Ja jestem za każdym razem pod kosmicznym wrażeniem, jak gdybym co najmniej zobaczył wskrzeszenie umarłego. Kiedy widzę kogoś, kto nie tylko mówi o Chrystusie, ale kogoś, kto przyjął Jego naturę. Wiecie, to powinno być naszym celem. Musimy wyplątać się ze wszystkich walk. Musimy wyplątać się ze wszystkich tych ludzkich bagienek, aby wejść w to miejsce, w którym On chce nas widzieć, bo wtedy będziemy mogli popłynąć razem z Nim i oglądać potężne cele, które będzie osiągnął przez życie każdego z nas z osobna. Nie jesteś powołany, nie jesteś powołana do przeżywania małości w kałuży tego świata, ale jesteśmy powołani do tego, by być najbardziej zachwycającymi istotami, jakie kiedykolwiek w historii tej planety po niej chodziły. Jesteśmy powołani do rzeczy wielkich, wspaniałych i cudownych. Dlatego musimy ubrać się w wielkość ducha, w wielkość natury Chrystusa. Musimy pożegnać się na zawsze z całą tą prymitywną małością, którą szatan tak łatwo manipuluje. Czy chcesz być człowiekiem pokoju? Czy chcesz, aby szalom, aby pokój, który jest święty, zamieszkał w tobie? Czy odrzucisz wszystko to, co będzie próbowało ten pokój zachwiać? Czy kiedy coś zapuka do twojego wnętrza, aby odebrać ci ten pokój, czy po prostu tupniesz w progu i powiesz, won, nie mam czasu na głupoty. Mój umysł i moja uwaga są poświęcone jedynemu, komu warto tę uwagę oddać. Wstańmy, pomódlmy się. Ojcze, tak bardzo Cię przepraszam, że w tak wielu sytuacjach i miejscach nie byłem odzwierciedleniem tej prawdy, o której dzisiaj mówię. Ojcze, uniżam się przed Tobą.
I Panie, deklaruję, że chcę doświadczać pomnożenia pokoju. Chcę, by tego pokoju było więcej we mnie. Ale Ojcze, modlę się też o każdą osobę, która jest tutaj. Panie, modlę się o to, aby Twój pokój przylgnął do każdego z nas. Aby Twój pokój wypełnił serce każdego z nas, umysł każdego z nas. Abyśmy zakończyli wszelkie konflikty, wszelkie toczące się walki w naszych wnętrzach. Tak, Panie, byśmy mogli przyjść do Ciebie w pokoju, w ufnej odwadze, wolni od jakichkolwiek złych myśli czy złych motywów w stosunku do kogokolwiek czy czegokolwiek, wolni od jakiegokolwiek żalu. Panie, modlę się o to, aby ta prawda o pokoju wywarła wpływ na każdego z nas. Panie, chcemy żyć jako Twoje dzieci. Chcemy żyć w świadomości tego, że jesteśmy przez Ciebie kochani, że jesteśmy przez Ciebie chciani, że naprawdę cieszysz się z tego, że nas masz, że autentycznie nas lubisz i świadomość tego, że istniejemy, wypełnia Twoje serce radością. Panie, chcemy dzielić Twoją radość, a nie być uczestnikami syfu tego świata. Panie, proszę Ciebie o to, abyś zapieczętował w naszych umysłach i w naszych sercach to, że czcimy Ciebie poprzez utrzymywanie swojej świadomości w stanie pokoju i skoncentrowania na Tobie. Ojcze, teraz wypowiadam słowa pokoju nad tym zgromadzeniem. Niech święty, cudowny szalom prosto z nieba wstąpi do serca każdego z nas, wstąpi do umysłu każdego z nas. Niech przyniesie wolność, niech skończy się walka, ale Panie, niech przyjdzie odświeżenie, które pochodzi prosto od Ciebie. Panie, niech nasze serca nie będą nigdy na niczym bardziej skupione niż na Tobie. Niech nasze pragnienia nigdy nie będą bardziej rozpalone w stosunku do czegokolwiek, jak w stosunku do tego, by wypełnić Twoją wolę i by przebywać razem z Tobą, czerpać radość z tego, że chcesz przez nas i w nas działać. Amen. Amen. Przyznam się Wam do czegoś. To nie jest pierwsze miejsce, w którym o tym mówię. Ale jest tego pewien powód. Bóg chce, aby w naszym kraju ta prawda została odnowiona. Myślę, że Bóg chce, aby każdy wierzący człowiek w Polsce uświadomił sobie, że jego konflikty, jego walki nie prowadzą donikąd. Przyjmijmy pokój, który jest od Boga. Pielęgnujmy to w sobie i zachęcajmy innych do życia w taki sposób. To jest element składowy tego, co nazywa się świętość. Świętość to nie jest atmosfera grozy, w której nie możesz nawet zbyt odważnie oddychać. Ale samo słowo świętość to znaczy oddzielone dla Boga. Oddziel swój umysł, oddziel swoje serce od tego świata, by oddać je Bogu. W ten sposób stajesz się świętym.